Witaj na kanale Przewodnicy Duchowi, w serii, w której relacjonuję doświadczenia z pogranicza śmierci osób, które widziały życie po śmierci. Te filmy mają na celu wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i wiedzę o tym, że jesteśmy czymś więcej niż fizyczne ciało, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dziś zapraszam do wysłuchania relacji Artura Jensena. W sierpniu 1932 roku Artur Jensen podczas jazdy samochodem doznał wypadku, który skutkował doświadczeniem z pogranicza śmierci. Po tym, jak zobaczył życie pozagrobowe, następnie doświadczył tego, że opowiadanie innym o swoim doświadczeniu często powodowało krytykę, zwłaszcza ze strony Kościoła. Ale byli tacy, którzy chcieli słuchać, i w miarę upływu czasu coraz więcej ludzi pytało go o to. W końcu, w 1955 roku, Artur Jensen opublikował raport ze swoich przeżyć z pogranicza śmierci. Jego broszura zatytułowana Widziałem niebo opisuje jego doświadczenie i zawiera odpowiedzi na pytania, które ludzie mu zadawali. Posłuchajmy fragmentów jego broszury, które zawierają opis jego doświadczenia oraz odpowiedzi na pytania zadawane Arturowi przez wielu ludzi. Fragmenty te przedstawiam za stroną NearDeath.com, źródło podane w opisie filmu. Zaczynajmy. Czułem się, jakbym wychodził z ciała, chociaż wierzyłem, że moje ciało to ja, instynktownie wiedziałem, że jeśli się od niego oddzielę, umrę. Moja dusza i ciało zaczęły się rozdzielać, aż poczułem krótki, ostry ból w sercu, jakby coś zostało rozdarte. Potem powoli i lekko wzniosłem się ponad czubkiem głowy. Stopniowo ziemska sceneria zanikała, a nad nią majaczył jasny, nowy, piękny świat. Piękny nie do wyobrażenia. Przez pół minuty widziałem oba światy naraz. Ziemia blednie, a inny świat pojawia się coraz jaśniej i jaśniej. I jeszcze jaśniej. W końcu, kiedy cała ziemia zniknęła, stałem w chwale, która mogła być tylko niebem. W tle dwie piękne góry, podobne do japońskiej Fujiyamy. Wierzchołki były pokryte śniegiem, a zbocza były ozdobione listowiem o nieopisanym pięknie. Ponieważ nie było zanieczyszczeń, zamgleń ani innych przeszkód utrudniających widzenie, wszystkie szczegóły były ostre i wyraźne. Góry wydawały się oddalone o około 15 mil, a jednak widziałem pojedyncze kwiaty rosnące na ich zboczach. Oceniłem, że mój wzrok jest ze 100 razy lepszy niż na ziemi. Kiedy tak stałem i podziwiałem, zobaczyłem za pierwszymi drzewami 20 ludzi grających w grę ze śpiewem i tańcem. Bawili się przezabawnie, trzymając się za ręce i tańcząc w kółko, szybko i żywiołowo. Ich śpiew, śmiech, a nawet krzyki były melodyjne. Gdy tylko mnie zobaczyli, czterech graczy opuściło grę i radośnie podskoczyło, aby mnie powitać. Gdy się zbliżyli, oszacowałem ich wiek na 1,30, 2,20, a 3,12 lat. Ich ciała wydawały się prawie nieważkie, a wdzięk i piękno ich swobodnych ruchów były fascynujące. Gdy ci niebiańscy ludzie zgromadzili się wokół, najstarszy, największy i najsilniejszy mężczyzna oznajmił uprzejmie: jesteś w krainie umarłych. Żyliśmy na ziemi tak jak ty, dopóki nie przybyliśmy tutaj. Z bezgranicznym entuzjazmem krzyknąłem: to jest cudowne. To cudowne, odpowiedzieli. Potem z zachwytem powiedzieli mi, że mogę pływać w jeziorze tak długo, jak mi się podoba. A kiedy wyjdę, będę suchy. Inny powiedział: możesz biegać, skakać, tańczyć, śpiewać i bawić się ile chcesz. I nigdy się nie zmęczysz. Potem zauważyłem, że krajobraz stopniowo stawał się znajomy. Wydawało mi się, że byłem tu już wcześniej. Przypomniałem sobie, co było po drugiej stronie gór. Wtedy, w nagłym przypływie radości, zdałem sobie sprawę, że to jest mój prawdziwy dom. Na ziemi byłem gościem, odmieńcem i tęskniącym za domem nieznajomym. Z westchnieniem ulgi powiedziałem do siebie: dzięki Bogu, znów wróciłem. Tym razem zostanę. Następnie starszy mężczyzna, który wyglądał jak grecki bóg, kontynuował wyjaśnienia. Wszystko tutaj jest czyste.
Elementy nie mieszają się ani nie rozkładają, jak to się dzieje na Ziemi. Wszystko jest utrzymywane na miejscu przez wszechprzenikającą wibrację nadrzędną, która zapobiega starzeniu się. To dlatego rzeczy nie brudzą się ani nie zużywają i dlatego wszystko wygląda tak jasno i nowocześnie. Wtedy zrozumiałem, że niebo może być wieczne. Następnie zauważyłem, że kocham wszystko i wszystkich i że sprawia mi to ogromną radość. Najwyraźniej tylko dobro we mnie przetrwało. Bez zła, które jest niezgodą, byłem szczęśliwy ponad wszystko, co kiedykolwiek znałem. Moje następne pytanie brzmiało: jak wyjaśnisz to intensywne szczęście? Twoje myśli są wibracjami kontrolowanymi przez wibrację nadrzędną. Ona neutralizuje wszystkie negatywne myśli i pozwala myśleć tylko o dobrych rzeczach, takich jak miłość, wolność i szczęście. Więc co się dzieje ze starymi zrzędami? Jeśli są zbyt źli, idą do królestwa niższych wibracji, gdzie mogą żyć ich myśli. Gdyby tu przybyli, wibracja nadrzędna zniszczyłaby ich. Po śmierci ludzie grawitują w jednorodne grupy zgodnie z tempem wibracji ich duszy. Jeśli procent niezgody w człowieku jest niezbyt wielki, może zostać wyeliminowany przez wibrację nadrzędną. Wtedy pozostałe dobro może tutaj żyć. Na przykład, jeśli osoba była w 70% dobra i w 30% zła, zło mogło zostać wyeliminowane przez wibrację nadrzędną, a pozostałe dobro zostało powitane w niebie. Jeśli jednak odsetek zła byłby zbyt wysoki, nie dałoby się tego zrobić, a osoba musiałaby zejść na niższy poziom i żyć z ludźmi swojego pokroju. W zaświatach każdy człowiek żyje w takim niebie lub piekle, jakie sobie przygotował podczas pobytu na ziemi. Gdybyś wrzucił mały kamyk do mucarni, trafiłby do właściwego pudełka, nie dlatego, że jest dobry czy zły, ale ze względu na swój odpowiedni rozmiar i wagę. Tutaj jest tak samo. Nikt cię nigdzie nie wysyła. Jesteś kierowany według wysokich lub niskich wibracji własnej duszy. Każdy idzie tam, gdzie pasuje. Wysokie wibracje wskazują na miłość i rozwój duchowy, podczas gdy niskie wibracje wskazują na poniżenie i zło. Kiedy zapytałem, co człowiek powinien zrobić podczas pobytu na Ziemi, aby było mu lepiej po śmierci, odpowiedział: wszystko, co możesz zrobić, to rozwijać się zgodnie z zasadami bezinteresownej miłości. Ludzie nie przychodzą tu z powodu dobrych uczynków, albo dlatego, że wierzą w to czy tamto, ale dlatego, że tutaj pasują i przynależą. Dobre uczynki są naturalnym rezultatem bycia dobrym, a złe uczynki są naturalnym skutkiem bycia złym. Każdy niesie ze sobą swoją własną nagrodę i karę. Liczy się to, kim jesteś. Kiedy rozmawialiśmy, mój umysł, czy cokolwiek, czym musiałem myśleć, stał się krystalicznie czysty. Natychmiast i bez wysiłku mogłem sobie przypomnieć wszystko, co kiedykolwiek wiedziałem. Wydawało mi się, że rozumiem Ziemię i wszystko, co z nią związane. Cały schemat życia był jasny jak dzień. Wszystko na Ziemi ma swój cel. Wszystko układa się we wzór, który w końcu obróci się ku sprawiedliwości i dobru. Ludzie martwią się z powodu swoich niekompletnych punktów widzenia. Nie zdają sobie sprawy, że kłopoty to naturalny sposób udzielania lekcji, których nie można się nauczyć w inny sposób. Gdybyśmy tylko uczyli się na problemach innych ludzi, moglibyśmy uniknąć większości własnych. Kiedy jeszcze rozmawialiśmy, a ja rozkoszowałem się niebiańską ekstazą, mój przyjaciel delikatnie oznajmił: nie możesz tutaj dłużej zostać, musisz wrócić na Ziemię. Powrót na Ziemię? O nie, nie z powrotem do tego okropnego miejsca. Ale już opuszczałem tę piękną krainę i wślizgiwałem się z powrotem do ciała. Wciąż na tyle w niebie, aby nie mieć zahamowań, a jednocześnie na tyle głęboko w ciele, by mieć straszne myśli. Jak dzieciak, który ma napad złości, kopałem i krzyczałem: pozwól mi zostać, pozwól mi zostać. Ale wszystkie moje protesty na nic się zdały. Kiedy cofnąłem się głębiej w swoje ciało, poczułem bolesne, kłujące uczucie na całym ciele. Do tego uczucie wtłoczenia, jakby prawdziwy ja musiał się skompresować, żeby wrócić do swojego nienawistnego więzienia. Ostatnią rzeczą, jaką powiedział mi ten silny mężczyzna, było: masz ważniejszą pracę do wykonania na Ziemi i musisz wrócić i ją wykonać. Nadejdzie czas wielkiego zamieszania i ludzie będą potrzebować twojego stabilizującego wpływu. Kiedy twoja praca na Ziemi dobiegnie końca, możesz tu wrócić i zostać.
W tym miejscu skończyła się relacja Artura z jego doświadczenia z pogranicza śmierci. Dalej pojawiają się odpowiedzi na pytania, które zadawali mu ludzie. Posłuchajmy jego odpowiedzi na kilka wybranych pytań. Czy możesz powiedzieć nam coś więcej o niebie? Niebo jest naprawdę trudne do opisania w ziemskim języku, ponieważ nasze słowa nie są odpowiednie do opisania rzeczy wykraczających poza naszą wyobraźnię. Jednak niebo, które widziałem, charakteryzuje się żywą zielenią, krystaliczną czystością, nowością, wszechprzenikającą muzyką i ogólnym pięknem. Wszystko to jest utrzymywane przez wibrację nadrzędną. To energiczne, tętniące życiem miejsce z wypływającym szczęściem, którego nie da się powstrzymać. To nadmierna odpowiedź na wszystko, co powinniśmy mieć i o ile mi wiadomo, jest to ostateczny dom dla duszy. To nie jest miejsce odpoczynku, jak to sobie wyobraża wielu zmęczonych ludzi, bo tam nikt się nie męczy. To bardziej jak nowa dzierżawa życia. Nikt nie byłby w stanie wykorzystać całej bulgoczącej energii, która wydobywa się z jego przepony. To tętniące życiem zabawne miejsce, które jest niewiarygodnie słodkie, spokojne i melodyjne. Tamtejsi ludzie przypominali mi nieskrępowane, beztroskie dzieci, zanim dorośli w dobrych intencjach zajmą się nimi. W niebie, gdzie wszyscy ludzie naprawdę się kochają, nie ma żadnych zahamowań ani potrzeby ich posiadania. Każdy robi dokładnie to, na co ma ochotę. To działa dobrze, ponieważ przetrwa tylko to, co najlepsze w każdej osobie, a dobro to wszystko, co każdy chce robić. Pozwala to na wolność i szczęście, których ludzie na Ziemi nie są w stanie sobie wyobrazić. Na Ziemi każdy jest mniej lub bardziej zły. Potrzebujemy tysięcy praw i zahamowań, aby zachować porządek. Dla niektórych osób ograniczenia te są tak poważne, że popadają w depresję, co może doprowadzić do targnięcia się na swoje życie. W niebie, gdzie nie ma ograniczeń, ludzie chcą żyć wiecznie. Co możesz nam powiedzieć o piekle? Ciepło to cząsteczki w ruchu, podczas gdy zimno to brak ruchu. Podobnie miłość jest szybką wibracją duszy, podczas gdy nienawiść jest wibracją wolniejszą. Całkowita miłość byłaby Bogiem, podczas gdy całkowita nienawiść oznaczałaby śmierć, pozostawiając duszę wymarłą. Temperatura w niebie była w sam raz, ani gorąca, ani zimna, ale ten nieznajomy, który powiedział, że był w piekle, opisał je jako ciemne, wilgotne, chłodne i przerażające miejsce. Miejsce, w którym każdy zachowuje swoje fizyczne pragnienia, bez możliwości ich zaspokojenia. Na przykład żarłok nie może jeść, ponieważ nie ma fizycznego ciała. Alkoholik nie może pić z tego samego powodu, palacz nie może palić, ani narkoman nie może się zaspokoić. Skąpiec nie może chronić swoich pieniędzy, a maniak seksualny, który nie wierzy w miłość, nie może zaspokoić swojej żądzy. Piekło jest prawdziwym piekłem dla każdego, kto żyje tylko po to, by zaspokoić swoje egoistyczne pragnienia. Bez fizycznych ciał uczucia nienawiści i strachu nasilają się, gdy dusze na próżno próbują ukryć się przed wrogami. Ich jedyną nadzieją jest reinkarnacja. Potem, niestety, kiedy to zrobią, mogą zapomnieć o męce w piekle i ponownie prowadzić życie pełne chciwości i tyranii. Ten nieszczęsny cykl może trwać na zawsze, chyba że znajdą zbawienie w jednym ze swoich żyć. Tacy ludzie naprawdę potrzebują Zbawiciela, ponieważ nie są w stanie sobie pomóc. Jestem pewien, że Chrystus wcielił się, aby im pomóc, ponieważ powiedział: nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. W jaki sposób człowiek może być lepszy w następnym świecie? W niebie nie ma miejsca na niezadowolenie lub osobiste ambicje. Po przybyciu możesz w ogóle nie być w stanie się zmienić. Biblia mówi nam również, że kiedy diabeł stał się zbyt ambitny, został wyrzucony z nieba. Gdyby wszyscy w pełni zrozumieli życie pozagrobowe, przestaliby starać się dotrzymać kroku sąsiadom i zaczęli uczyć się bezinteresownego życia. Tutaj możemy dość łatwo się zmienić i powinniśmy wykorzystać to życie, aby stać się takimi ludźmi, jakimi chcemy być w życiu ostatecznym. Ten świat jest nędznym miejscem dla każdego, kto nie nauczył się wewnętrznej harmonii, charakteryzującej się bezinteresowną miłością. Ludzkość jest jak łańcuch. To, co się robi, wpływa na nas wszystkich. Powinniśmy starać się wzmacniać nasze najsłabsze ogniwa. O ile wiem, w niebie wszyscy ludzie po prostu dobrze się bawią. Są jak dzieci, które nie wymagają pracy, aby być szczęśliwymi.
czym jest sukces, a czym porażka? Przyszliśmy na ten świat, aby mieć kłopoty i uczyć się z nich. Niestety wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i narzeka na swój pech, spędzając życie na pogoni za przyjemnościami, sławą i pieniędzmi. Potem umierają, nie czyniąc żadnego duchowego postępu. I tak marnują życie po życiu. Powinno być oczywiste, że wszystko, co zabierzemy ze sobą, to nasz charakter, nasza karma i nasze zdolności. I że będziemy musieli żyć z ludźmi takimi jak my. Dlatego naszym największym sukcesem byłoby wzniesienie się do najwyższego nieba dzięki niesamolubnej miłości, a naszą najbardziej ponurą porażką byłoby wyeliminowanie siebie z niego poprzez nienawiść. Dlaczego nie wspomniałeś o Bogu i zbawieniu? Nie pominąłem ich celowo. Nie widziałem Boga, Chrystusa, ani nie słyszałem tam nic o zbawieniu. Jednak uważam wibrację nadrzędną za część Boga, ponieważ kontroluje ona wszechświat i wydaje się regulować wszystko, oprócz złych umysłów ludzi na ziemi. Wierzę, że aby zrozumieć Boga, trzeba być prawie tak wielkim jak Bóg, lub przynajmniej jak Chrystus, który był w harmonii z Bogiem. Z drugiej strony, zbawienie jest proste. Wszystko, co trzeba robić, to kochać tak bezinteresownie, aby wibracje duszy wzniosły się na tyle wysoko, by pasowała ona do nieba. Czym jest grzech? Grzechem jest wszystko, co powstrzymuje duchowy wzrost. Trzy wielkie grzechy to brak uczenia się na podstawie doświadczenia, pozwalanie, by przywództwo przekształciło się w tyranię i pozwalanie, by egoizm przekształcił się w chciwość. Każdy powinien stale sprawdzać, czy nie rozwija się w nim chciwość, tyrania, strach, zmartwienie, złość, nienawiść, zazdrość, a zwłaszcza poczucie winy. Pokonując te szkodliwe cechy, pozostajemy w zgodzie z naszymi nadduszami, aniołami stróżami, Bogiem i Wszechświatem. Grzechem jest wszystko, co powoduje, że tracimy ten kontakt. Kiedy podświadomy umysł czuje się winny, wstydzi się stawić czoła swojej nadduszy i buduje bariery, aby ją odciąć. Bez nadduszy, która by nią kierowała, taka osoba jest jak dziecko zagubione w ciemności. Jedyną nadzieją, jaką ma, jest pozbycie się poczucia winy i ponowne połączenie z nadduszą. W jaki sposób jesteśmy zbawiani? Przez bezinteresowną miłość. Kiedy kochamy bezinteresownie, nasze wibracje są tak wysokie, że jedynym miejscem, do którego będziemy pasować, będzie niebo. Nie ma innego miejsca, do którego moglibyśmy się udać, jeśli byśmy chcieli. Jest to boska sprawiedliwość, ponieważ daje wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek żyli, a także wszystkim wyższym zwierzętom, które odróżniają dobro od zła, równe szanse na osiągnięcie ostatecznie wewnętrznej harmonii, która zapewni im miejsce w jakimś niebie, niezależnie od ich inteligencji, edukacji, indoktrynacji, ignorancji, bogactwa czy ubóstwa. Wyjaśnij Trójcę. Ojciec jest oczywiście Bogiem, czyli nieskończonością, który stworzył i kontroluje wszechświat. Syn jest zindywidualizowaną cząstką Boga, która osiągnęła doskonałą jedność z Bogiem, co jest również naszym celem. Duch Święty byłby wibracją nadrzędną, która wpływa do nas tak swobodnie, jak pozwalają na to bariery, które przed nią zbudowaliśmy. Co jest złego w ustalonych przekonaniach na temat życia ostatecznego? W zaświatach niewiele się zmienia. Załóżmy, że mamy ustalone przekonanie, że będziemy spać aż do zmartwychwstania ciała. Załóżmy więc, że nie ma zmartwychwstania ciała, możemy spać bardzo długo. Z drugiej strony, jeśli nie mamy ustalonych przekonań na jakikolwiek temat, moglibyśmy swobodnie przystosować się do nowego otoczenia i dopasować się do miejsca, do którego należymy, bez żadnych niezwykłych trudności. Wszystko ma swoje miejsce. Utrwalone przekonania są przydatne w modlitwie, gdzie zwątpienie jest śmiertelne. Wątpliwości są jednak zawsze przydatne w ocenie dogmatów religijnych, czytaniu niechcianej poczty, słuchaniu reklam i obietnic polityków. Dlaczego ludzie odrzucają religię? Każda kompletna wiedza jest jak szprycha w kole, która wskazuje środek ostatecznej prawdy. Nauka, sztuka, muzyka, filozofia i religia popadają w tarapaty, ponieważ nie są jeszcze kompletnymi zbiorami wiedzy, mimo że religia jest reklamowana i sprzedawana jako taka. Wielu wyznawców religii uważa, że znają całą prawdę i jedyny skrót do nieba. A w swoim pełnym dobrych intencjach gorliwości, ratowaniu krnąbrnej ludzkości, spierają się, przekonują,
a nawet idą na wojnę, aby zmusić niewierzących do zaakceptowania ich przepisu na dostanie się do nieba. Outsiderzy są odrzucani głównie dlatego, że kościoły nie mogą dojść do porozumienia między sobą. Niektóre kościoły uciekają się nawet do tortur, aby narzucić swój szczególny rodzaj Bożej miłości ludziom, którzy są całkowicie usatysfakcjonowani i przekonani, że już są w dobrych stosunkach z Bogiem. Ale chociaż kościoły nadużywają religii, a wierzenia niektórych kościołów są śmieszne dla innych kościołów, uważam, że każdy powinien mieć jakąś religię lub filozofię, która zachęcałaby go do myślenia i duchowego wzrostu. Jaki jest Bóg? Nie wiem, nie widziałem Go, ale czułem wibrację nadrzędną, która musi być częścią Boga, ponieważ utrzymywała wszystko w dobrym porządku i kontrolowała wszechświat. Może to był Duch Święty. Ludzie bardzo różnią się poglądami na temat tego, jaki jest Bóg. Małe dzieci wyobrażają Go sobie jako siwowłosego starca z długą białą brodą. Pewne wyznanie religijne wierzy, że istnieje Pan i Pani Bóg. Inne kościoły uważają Boga za uniwersalnego ducha, który stworzył i rządzi wszechświatem, podczas gdy ateiści twierdzą, że Boga w ogóle nie ma, dopóki nie wpadną w tarapaty. Potem modlą się, jakby naprawdę był. Pod wpływem autohipnozy zapytałem kiedyś, jaki jest Bóg. Zobaczyłem ogromną górę pokrytą chmurami. Tu i ówdzie były małe wizjery, przez które widziałem błyskawice i wielką aktywność. Wtedy odezwał się głos. Aby w pełni zrozumieć Boga, musisz być prawie tak wielki jak Bóg. To postawiło mnie na swoim miejscu, ale dla celów rozumowania musiałem mieć jakiś mentalny obraz tego, jaki jest Bóg. Dla mnie teraz, po wielu latach rozmyślań, jest połączeniem wielu rzeczy takich jak znane i nieznane prawa natury, światło, elektryczność, grawitacja, czas, przestrzeń, nieskończoność, miłość i samo życie, zupełnie niezrozumiałe. Ale ponieważ mamy życie, wszyscy musimy być Jego małą częścią. Pewnie dlatego nazywamy Go Ojcem i uważamy się za Jego krnąbrne dzieci, które zawsze potrzebują przebaczenia. Czym jest karma? Karma to suma wszystkich naszych działań, dobrych i złych, które determinują nasz los lub przeznaczenie. Jeśli będziemy robić tylko dobre rzeczy, w końcu zabraknie nam złej karmy i przydarzą się nam tylko dobre rzeczy. Celem karmy jest zmuszenie nas do nauczenia się życiowych lekcji, czy tego chcemy, czy nie. Pomiędzy wcieleniami, z wielką wiedzą naszych nadduszy, wybieramy następne życie, jakie będziemy przeżywać i ile karmy mamy spotkać i uregulować. Na przykład, jeśli znęcałeś się nad zwierzętami lub ludźmi w jednym życiu, twoja naddusza prawdopodobnie spowodowałaby reinkarnację w sytuacji, w której zostałbyś wykorzystany, aby uświadomić sobie nieszczęście, które wyrządziłeś innym. Jedynym sposobem na obejście karmy jest rozwinięcie tak wielkiej, bezinteresownej miłości, że płacenie za złą karmę nie będzie miało sensu. Czy wierzysz w reinkarnację? Jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Świętego Jana 3:3. Reinkarnacja z pewnością wyjaśnia wiele rzeczy, które inaczej trudno byłoby wyjaśnić. Z mojego doświadczenia jestem przekonany, że wszyscy żyliśmy i umieraliśmy wiele razy. Powodem, dla którego nie pamiętamy naszych poprzednich żyć, jest to, że nasze rozległe wspomnienia duszy nie są przenoszone do naszych dziecięcych mózgów w chwili narodzin. Wszystko, co wiemy w tym życiu, to to, czego nauczyliśmy się w poprzednich wcieleniach. To byłby powód, dla którego niektóre rzeczy są dla nas o wiele łatwiejsze do nauczenia się niż inne. Na przykład Mozart nie musiał uczyć się muzyki, ponieważ już ją znał. Jedną z dobrych rzeczy w reinkarnacji jest to, że na początku każdego życia jesteśmy oczyszczeni ze wszystkich przeszłych uprzedzeń, blokad uczenia się i błędnych nauk. I jesteśmy gotowi na nowy początek. Tak jak na nowy semestr w szkole. I podobnie jak szkoła. Kiedy nauczymy się wystarczająco dużo lekcji życia, kończymy szkołę i nie musimy już wracać na tę ziemię. Chyba że jako ochotnicy do nauczania maruderów. Ponieważ nasze możliwości duchowego wzrostu na tej planecie są prawdopodobnie ograniczone w czasie, powinniśmy zdać sobie sprawę, że w kontaktach z dziećmi wartość edukacyjna każdej inkarnacji może zostać zniszczona przez indoktrynację, zanim dziecko będzie wystarczająco duże, by rozumować. Niektórzy uczeni twierdzą, że w średniowieczu Kościół usunął z Biblii wszystkie odniesienia do reinkarnacji, aby lepiej kontrolować ludzi, grożąc im ogniem piekielnym.
ale nie usunęli wszystkich fragmentów, które odnoszą się do reinkarnacji, ponieważ są takie, które raczej nie mogą oznaczać niczego innego, jak na przykład tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Boga i już więcej nie wyjdzie. Objawienie Jana 3:12. Na tym kończymy relację Artura Jensena. Zapraszam na następny film.